Ale witam bardzo serdecznie was dzisiaj na odcinku widzowie, zanim sobie coś porozmawiamy o update, który się bardzo będzie fajny, to widzowie zapraszam was do ankiety, mniej więcej na kanale pojawiła się taka ankieta, która przedstawia ogólnie, no czy dzisiaj się pojawi update, więc zapraszam bardzo serdecznie, a dzisiaj sobie opowiemy o nowym update'cie i powiem wam co będzie dodane. Ogólnie zostanie dodany Halloween. Tak, zostanie dodany Halloween. Mamy już wystarczający ogólnie taki bardziej dodany filmik, który przedstawia po prostu to, że będziemy dzisiaj będziemy mieli Halloween update. To już wystarczająco wystarczy nam, żeby po prostu mniej więcej ogólnie, że dzisiaj będziemy mieć Halloween update, a pokażę wam go już, czekajcie. Oto ten filmik króciutki został dodany na Big Games i tak wygląda. No i tak się prezentuje, no jak widzicie to będzie nowe jajko ogólnie. No i to by było chyba na tyle, jak widzicie to jest od nowa, mogę wam jeszcze raz puścić ten odcinek, taki króciutki filmik, który został dodany na Big Gamesa. I patrzcie teraz, no i puszczę tu RIP Preston, więc no bardzo ciekawe. RIP Preston, jak widzicie, jest to bardzo ciekawe, no i taki pet, który wylatuje, no i otwiera się takie jajko. To jest ta sama animacja, co po prostu ogólnie co wcześniej była, jak był start gry, taki bardziej trailer, coś podobnego. A my wracamy do Pet Go, ogólnie jak widzieliście ten filmik, no to tak ogólnie będzie się to tak tam prezentować. Zobaczymy czy ogólnie, mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten update, no bo szczerze to, no podobna ta animacja była do tego traileru i mam nadzieję, że to jest do Pet Go, no bo wiadomo, no jeszcze nie dodali jakiegoś liku do Pet Simulator, co jest bardzo dziwne. Ale głównie no to się ogólnie zajmują teraz Pet Go'em, no bo wiadomo ta gra jest szczerze najbardziej, no więcej graczy siedzi tutaj niż Pet Simulator, więc no taka prawda, tu jest, ta gra ma osiągi czasami 300 tysięcy ludzi, a dajmy Pet Simulator 99, on ma po prostu może ledwie stówkę, może 70 nawet ledwie tysięcy ludzi. Więc to jest bardzo, bardzo mniej więcej mało jak na Pet Simulator. I tutaj jest ten problem taki, że po prostu mniej więcej dodali ten Halloween event tam, ale po prostu no trochę doszło graczy, bo już jakby nie dodali, no to by to zeszło do zera. Tak, do zera by zeszło. Może jedna, może osoba by grała. Jak widzicie, zająłem się trochę farmieniem na update, na dzisiejszy update. Trochę się zająłem tym i po prostu już wyfarmiłem jakieś 200 milionów, co chciałbym, żeby było to jednak bilion. Więc no teraz wam powiem co zrobić na dzisiejszy update Halloween, raczej tak mi się wydaje. Jak coś przekręciłem to sorry, ale po prostu no nie napisali do czego ten ogólnie będzie, mniej więcej Halloween, ale tak mi się wydaje, że to będzie tutaj. To będzie tutaj, bo ogólnie w Pet Simulator już jest Halloween i dodadzą w sumie w tym tygodniu już, w sumie jutro dodadzą Halloween Event Part 2, więc raczej to będzie do tej gry, jak widzieliście ten filmik, więc ciekawie się zapowiada, jak tutaj dodadzą Halloween. No ciekawe, co tu w ogóle zmieni się. No nie wiem, mogą mapę zmienić, na pewno będą nowe pety, nowe upgrade'y, nowe jajko, wiadomo, tak jak tam na tym małym filmiku co był. Więc no ciekawie widzowie, ciekawie.
No, bardzo ciekawie. I teraz wam powiem, co zrobić mniej więcej na update. Z tym, coś tam słyszałem o tym, ale szczerze, jak wiecie coś więcej, to napiszcie w komentarzach. Coś tam słyszałem, że to coś tam godzinę po update'cie, coś tam, nie wiem. Zobaczymy, ale widzowie, nie wiem jeszcze o co tu z tym chodzi, ale zobaczymy. I teraz wam powiem, co robić, co się najbardziej opłaca robić. Najbardziej się opłaca zrobić ogólnie potki, te koktajliki, które macie tutaj. Jak nie macie niestety ich, nie możecie tych zrobić koktajlików. Ja też na razie nie mogę zrobić, ale może wydropię go. No, też się da dropić gozy tych przedmiotów takich różnych. No to jak widzicie, no trochę trzeba tych zrobić, trzeba tęczową potkę, no dobra, ja mam tych dużo, piątkę, potkę na laka, no to brakuje mi no jeszcze dwóch. No i tych trzech na milion, które milion, bardzo dużo trzeba, no bo patrzcie, dwie takie, plus jeszcze dwie takie tysięczne, 100 tysięczne. A taką tysięczną trzeba zrobić takie, no trochę to by zeszło, więc jak nie macie, no to nie możecie zrobić, no to może, no to jest jeszcze taka inna rzecz, która może się przydać, a zwana blazing, ta potka, ona też jest dobra, więc warto sobie ją też możliwie zrobić, a jest bardzo łatwa do robienia, bo wystarczy sobie piątkę zrobić, potkę na laka. Dwie wystarczy i po prostu jedną, taki owocek Rainbow Shiny możecie sobie zrobić. Jest to też łatwe, możecie go też zrobić. Więc no to jest najlepsze rzeczy. No i wiadomo, mieć najlepsze potki siódemki. Więc no tutaj jeszcze nie dodali siódemki, ale dodali trójki. Też warto sobie zaopatrzyć je i w tę szybkość. I ten potion też, szybkość petów też, wszystko widzowie, to wszystko, wszystkie takie najlepsze potki wiecie. I też warto sobie zrobić wszystkie upgrade'y jakie macie, ja już ogólnie wszystkie zrobiłem, oprócz dwóch, których no nie chce mi się za bardzo robić. A są mi po prostu zbędne, no ta jedna deska, wiem, że już wystarczy mi, ale po prostu wolę zużyć sobie to na update, a kiedyś sobie to zrobię. Plus jeszcze tutaj, który za bilion muszę kupić, więc no serio, mi się tego nie chce robić. A więc widzowie, no wszystkie upgrade'y, najlepsze pety musicie mieć, no wiadomo. Chociaż najlepszych petów nie musicie mieć, ale wiadomo, o co chodzi. Najlepsze jajko też by warto sobie zrobić, bo no szczerze, no jak ktoś gra po prostu 24 na H, więc no to ten gracz coś tam w tym Pet Go zrobi, ale taki gracz jak gra, nie wiem, godzinkę, dwie, trzy, no to ma trochę nawet, no to nawet spoko, ale no nie przeważa tym, co ma gracz, który na 4 na H, 40 na H gra. Więc no ten gracz ma po prostu więcej rzeczy, a ten, co mniej gra, no to ma mniej rzeczy. Ale powiem wam, gram mniej więcej, nie wiem ile zostawiam na AFK-u, ale mniej więcej powiem wam, że nie trzeba 40 na H, żeby coś tam osiągnąć, a więc no serio, nie trzeba. A te shiny to łatwo się zdobywa na planszy i warto sobie też rozwalać takie mini chesty, te super chesty i te jeszcze ten najlepszy chest, taki niebieściutki, więc warto sobie go też rozwalić, no bo wiadomo, on też jest najlepszy, a za niego chyba możecie dostać tak 30 milionów, więc no serio, serio, opłaca się na update tak ogólnie zbierać, więc warto sobie to zrobić ogólnie. No, ten filmik nam za dużo nie przedstawia, ale przedstawia nam nowe jajko i nowy jeden pet. No to ciekawe, widzowie. No i tam parę takich dekoracyjnych rzeczy przedstawia nam. Ten grób, co tam napisane zostało, RIP Preston, no to takie będzie możliwie. Zobaczymy, co dodadzą dzisiaj, ale no, raczej takie coś mogą dodać, więc no bardzo ciekawie.
No, możecie sobie posprzedawać pety, bo no raczej to też, no i wiadomo, te kościki też, zróbcie te kościki, bo pewnie zostaną dodane nowe kościki. Ja to powoli robię, ale szczerze, też mi się tego nie chce robić, też mi się tego nie chce robić, więc no wiadomo. Jakby dzisiaj ogólnie, jak wy zadecydujecie dzisiaj, no to bym ogólnie dzisiaj rozdał tego peta, plus dwa te plety i tego peta, jak chcecie. Więc no, możecie sobie po prostu, o, takie chesty też rozwalajcie, warto sobie, za nie można dostać chyba najwięcej, ale to z bonusem możecie dostać chyba tam, nie wiem, 7 milionów, coś takiego, nie wiem za ile, ale coś takiego. Więc no, bardzo, bardzo fajnie. A z tamtym dużym chestem z bonusem można chyba do 40 albo 50 milionów zebrać. Miałem chyba raz bonus na tej dużej, mega dużej. I nawet spoko był, zarobiłem jakieś 40 milionów coinów, więc no jest to bardzo super. Wykupujcie sobie ten shop, indeks, po prostu warto sobie go też. I ten merch też tutaj warto sobie. O, jak widzicie, mamy tutaj taki po prostu potion. Ja sobie go kupuję. Trochę straciłem gemów, ale to takie 6 milionów to jest nic, jak ogólnie dla mnie. Więc no nic nie ma, wychodzę i po prostu za jakieś, ile tam? Za jakieś 3 minutki wracam i patrzę, co jest i wychodzę. Więc widzowie, tak ogólnie trzeba, rozwalajcie wszystkie przedmioty, jakie tu widzicie, plus te skrzynki, o, te takie rozwalajcie, bo warto sobie zaopatrzyć się w większe ilości coinów, warto sobie to zrobić. I po prostu zadecydujcie, tam w ankiecie na kanale się pojawiła. Więc warto sobie zadecydować. To jest bardzo ważne i no i zobaczymy, czy dzisiaj się pojawi live. Więc wpadajcie i wpadajcie do tej gry, żeby obczaić. No i wpadajcie też do mojej gry, żeby tam, bo jest tam nowy update. A szykuje się bardzo duży update, jak chodzi o partę 2.